Malowanie twarzy, ścianka wspinaczkowa, konie to tylko część z atrakcji, z jakich korzystać mogą dzieci w Milówce z okazji ich święta. W amfiteatrze nad Sołą trwa Międzynarodowy Dzień Dziecka. Panie wójcie, do końca nie wiedzieliśmy, czy pogoda okaże się na tyle łaskawa, że pozwoli nam ten Dzień Dziecka przeprowadzić w plenerze, ale jednak udało się. Wiedzieliśmy. Niektórzy wiedzieli. To chyba jakieś konszachty. Wydaje mi się, że to było dosyć mocno przemodlone i dlatego dzisiaj właściwie na pół godziny bym powiedział przed rozkładaniem się tutaj tych wszystkich sprzętów, które widać za moimi plecami, tych wszystkich zabawek, urządzeń, stoisk. Pół godziny przed tym faktem, zanim się to stało, przestało padać. I dzięki temu wszyscy świetnie się bawimy. Myślę, że tak, bo jednak zabawa w plenerze ma swój urok i na pewno dużo lepiej się wypoczywa na świeżym powietrzu niż w jakichś zamkniętych pomieszczeniach. I cóż, tylko się z tego należy cieszyć. Międzynarodowy Dzień Dziecka, kogo więc gościmy? Gościmy przedstawicieli dwóch zaprzyjaźnionych z nami krajów. Mamy przedstawicieli Mesto Krasnonatki Suzon ze Słowacji i miasteczka miejscowości Milików z Republiki Czeskiej. Obie grupy, każda z tych grup liczy po 50 osób, przyjechały na początek tego Dnia Dziecka, będą występować na scenie, także myślę, że będzie można podglądnąć i zobaczyć ich w akcji. Rowerowa Akademia Juniora, z jakich atrakcji mogą dzieci korzystać na tym placu? Tutaj na naszym placu, na naszym takim mobilnym miasteczku rowerowym, dzieciaki mogą tutaj ćwiczyć różnego rodzaju techniki jazdy, uczyć się balansu, różnych rzeczy, które mogą ich spotkać podczas codziennej jazdy na rowerze. Wyrabiamy nawyki, uczymy trochę myślenia, uczymy takiej dokładniejszej, bardziej technicznej jazdy na rowerze przez zabawę. Widzimy tutaj dosyć starannie przygotowany tor przeszkód. Tak, jest to moje oczko w głowie, własnoręcznie przygotowane, pomalowane, więc jako, że jestem zawodnikiem trialu rowerowego od 20 ponad lat, więc tutaj starałem się, że tak powiem, dostosować te przeszkody do różnego rodzaju umiejętności dzieciaków. Z jakich atrakcji mogą korzystać dzisiaj dzieci w Milówce? Ze wszystkiego, co tutaj widać dookoła. Mamy miasteczko rowerowe, tor przeszkód. W tym miasteczku rowerowym można się nauczyć panować nad rowerem w ekstremalnych sytuacjach. Mamy dmuchańce, wszelkiego rodzaju dmuchańce. Firma, która obsługuje dzisiejsze wydarzenie, pozyskała środki zewnętrzne, wzbogaciła się o nowe urządzenia, także dzisiaj w Milówce zobaczymy rzeczy, których myślę do tej pory u nas nie było, więc choćby i dlatego warto było do nas przyjść. Mamy go-karty, będzie pewnie za niedługo gdzieś tutaj ścianka wspinaczkowa, jest park linowy otwarty, mamy zabytkowe samochody, które można podglądnąć z zewnątrz, od wewnątrz, można usiąść za kierownicą i poczuć się tak, jak czuli się nasi dziadkowie. Ewa Jeremicz, Beskid Life.